Polskie Radio Białystok. Jeśli ktoś nie jadł jeszcze drugiego śniadania, lunchu, wczesnego obiadu, co tam jemy o tej porze, to może mu teraz zaburczeć w brzuchu, bo o jedzeniu będziemy mówić. W Augustowie nie sposób nie skosztować augustowskiej jagodzianki. Od 2 lat jest ona już na ministerialnej liście produktów tradycyjnych. Z nami twórca tego sukcesu, cukiernik Polikarp Augustyniak. Jesteśmy w jego cukierni, pachnie tu przecudnie. Panie Polikarpie, czy możemy zdradzić sukces tej jagodzianki? To ja postaram się zdradzić ten sukces, nie państwo, tylko ja mogę zdradzić. Głównym takim doskonałym smakiem jagodzianki jest głównie, jeszcze raz powtarzam, głównym jest produkt, który jest z regionalnych pól i lasów wykorzystywany. Głównie jagoda, głównie mąka, jaja. Teraz zimą ta jagoda łatwo dostępna, trochę trzeba umieć ją chyba przechować. Nie, no oczywiście, my już w miesiącach sierpniu, wrześniu, głównie w sierpniu, bo wrzesień to już są, nawet można powiedzieć, że one są mniej wartościowe. One już są przejrzałe, te jagody. No, próbujemy je zachować smak taki, który będzie całorocznie niewyczuwalny, czy on w lecie jest zrobiony, czy w zimie. Czyli w zimie też kupimy jagodzianki. Tak, takie same, o takim samym smaku, wyglądzie, no i wartościach. Jak to się stało, że zaczął Pan te jagodzianki robić? Proszę Pani, ja praktykowałem cukiernictwo od małego dziecka w Warszawie, którym nie było, nawet nikt nie wiedział, jak jagodzianka wygląda. Jedynymi producentami jagodzianek był Bazar Różyckiego. I tam przekupki, które chodziły z koszykami nakrywanymi jakimiś ściereczkami i to po cichu sprzedawały, bo tego nie wolno było sprzedawać i produkować. Natomiast no, podpatrzyłem, że to jest bardzo chwytliwy towar. No jak się ożeniłem, przyjechałem do Augustowa, no owoców, jagód było masę. Żonie posmakowało? Żonie, no to głównie, ale ludziom przede wszystkim posmakowało. I pierwsze to był nie tak może jagodzianka jako jednorazowy produkt, tylko to było na wagę ciasto z jagodami. Tak zwany placek, duże placki z kruszonką, z bardzo dużą ilością właśnie jagód. Ale też musi być odpowiednio przygotowane, doprawione. A czym to? Tam mogę Pani pokazać, a nie zdradzę czym. No i na tym się zaczęło ta kołyska kołysać. Zrobiliśmy placek, no to zrobimy, no każdy nie chce tam pół kilo brać. No to pojedyncze, no jak pojedyncze, no to zrobiliśmy jagodzianeczkę. I od tamtej pory tak to trwa do dnia dzisiejszego. Jagodzianki znane są nie tylko tu w Augustowie, w całym kraju. Ludzie specjalnie po nie przyjeżdżają, czy jakoś Pan je eksportuje? To znaczy eksportować to nie. Ludzie są, którzy przyjeżdżają na odpoczynek w czasy, czy jakieś tutaj spotkania biznesowe, to przychodzą, dają adres i dzwonią, przyślij nam 30 czy 50. Ostatnia wysyłka była 60 sztuk do Warszawy, bo dzwoni, mówi, ostatnio wyjmuje z zamrażarki, zamroził sobie człowiek. I żeśmy wysłali, i nie tylko do Warszawy, bo daleko, dużo dalej wysyłamy. Jagodzianka to taka przekąska, deser, a jeżeli coś już bardziej solidnego chcemy zjeść, to co by było to takiego? Z nami jest przewodnik turystyczny PTTK, Aneta Hilmon. Z czego słynie Augustów? Augustów przede wszystkim, dania regionalne nasze to kartacze, najbardziej znane. Kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, czyli wszystko na bazie ziemniaków i mięsa, ale też ryby. Augustów otoczony jeziorami jest bogaty w ryby, więc mamy tutaj dużo punktów gastronomicznych, które serwują dania z ryb. Rybę smażoną, rybę wędzoną, jak również można kupić takie właśnie w słoiczkach, marynaty. I te ryby to przede wszystkim magnes, który przyciąga tutaj turystów. Kartacze, ryby to wiadomo takie automatyczne skojarzenia, ale na pewno pojawiają się też zupełnie nowe propozycje kulinarne w Augustowie. Oczywiście, że tak. Szczególnie w ostatnim roku mamy tutaj nowe punkty gastronomiczne, jak również restauracje, które istniały wcześniej, też prześcigają się w wymyślaniu, w tworzeniu nowych
kompozycji smakowych i tak na przykład w tym roku powstały rybacze, czyli kartacze z farszem z ryby. Do jedzenia, do picia również? Coś można ciekawego znaleźć? No tradycyjnie w Augustowie to polecamy naturalną wodę mineralną augustowiankę, która tutaj od wielu, wielu lat jest butelkowana w naszym mieście, ale też mamy takie napoje tradycyjne, czyli podpiwek augustowski na bazie miodu i ostatnio również napoje alkoholowe, które pojawiły się na naszym lokalnym rynku, to jest zwicień. To coś podobnego do troszkę do miodu pitnego, troszkę do piwa, nie chcę do końca zdradzić tego smaku, bo to trudno nawet opowiedzieć, trzeba tego spróbować, jak również pojawił się ostatnio trójniak miód pitny. Więc to jest nasze typowo augustowskie produkowane tutaj w naszym mieście. Zjedliśmy, wypiliśmy jakiś deserek, to nie tylko jagodzianka, prawda Pani Polikarpie? Nie, no to jest, jagodzianka to jedna jest z wielu, wielu produktów, które produkuję już prawie 50 lat. To jest kupa czasu. Proszę Pani, jak przyszedłem do Augustowa, to nikt nie znał sernika wiedeńskiego. Nie wiedzieli, co to jest. A teraz wszyscy, piekarze, nie piekarze, wszyscy się łapią za to. Tylko oni nie znają tego smaczku, którym trzeba poświęcić, no i to serduszko włożone. Sernik wiedeński, w moim przypadku, nie może być nawet 5 minut krócej w piecu pieczony jak 3 godziny. Nie ma możliwości. Jeśli będzie poniżej 3 godzin, każdy wyczuje. Kto już próbował raz, dobrego wyczuje ten smak. Więc choćby sernik wiedeński w Augustowie sękacze. Również. Sękacze, rozmaite słodkości. No, u mnie to obiad pewnie już będzie wcześniej niż później. Zapraszamy też wszystkich na nasz radiowy profil na Facebooku, na naszą stronę www.radiobiałystok.pl. Tyle z Augustowa. Polskie Radio.